Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Roblox. Dzisiaj znajdujemy się po raz kolejny w trybie Robloxian High School, gdzie pokażę wam, jak stworzyć kolejną postać za darmo. Wybór padł dziś na podglądacza, tak, podglądacza od Vito, więc zachęcam was bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, polecam serdecznie i zachęcam. Tymczasem, słuchajcie, przechodzimy sobie już do naszego edytora postaci. Jeżeli chodzi o podglądacza, nikt go nie robił w Robloxian High School. Zrobiłem taki sobie na szybkości research. Inne osoby go robiły, jeżeli chodzi o tutaj normalnego skina, tak, za Robuxy i tak dalej, więc jeżeli ktoś chce, może sobie poszukać. Ja tymczasem zrobię go tutaj w wersji Robloxian High School, tak, w wersji darmowej. Przypominam, że wchodząc do tego trybu i tworząc każdego tutaj, jakby każdą postać, nie musicie nic płacić. Jeżeli chcesz zobaczyć inne odcinki z tej serii, jak stworzyć za darmo postaci, chociażby Vito czy Belli, wejdź na mój kanał. Filmiki pojawiły się bodajże z tydzień albo 2 tygodnie przed opublikowaniem tego. Ok, więc tak. Zacznijmy od takiej standardowej rzeczy. Tutaj w zakładce wearing mamy nasze wszystkie ciuszki. Ja, słuchajcie, zdejmę sobie wszystko, wszyściutko, ponieważ nawet model postaci będzie inny. Więc ja sobie to zdejmę wszystko. Jeżeli chodzi o głowę, zostawmy to tak jak jest, bodajże taką miał. Jeżeli chodzi o twarzyczkę, naszą buzię, to jest bardzo ważne. Wpisujemy, słuchajcie, check it. Adam. Już widzicie, ten podglądacz nabiera takich dość charakterystycznych kształtów. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, ona się pojawi, ta koszulka i te spodenki, w momencie jak zdejmiemy wszystko z naszej postaci, więc po prostu musicie to zrobić. Nic bardziej tutaj, nic trudnego, tak? Ok, jeżeli chodzi z kolei o animację, wejdźmy sobie, słuchajcie, w zakładkę. Właśnie nie wiem, czy nie będę musiał tego wszystkiego po kolei tutaj robić. No nic, zróbmy to wszystko po kolei, no nieważne. Wejdźmy sobie w zakładkę body, zakładkę, albo nie, może tutaj damy radę? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, w bundle spisujemy men, słuchajcie, tudzież man, jak kto woli. I klikamy na tego ziomeczka. Możemy również po kolei sobie tutaj rękę męską i tak dalej, nogę, tors dobierać, ale proces, skoro możemy zrobić to zdecydowanie szybciej, no nie? Tylko że w momencie jak to zrobiliśmy, to tak widzicie, tutaj nam się zmieniła twarz i musimy po raz kolejny tutaj ją zmienić. Tak więc wchodzimy sobie jeszcze raz do zakładki Faces i zmieniamy na Check It. Musimy dodatkowo jeszcze, słuchajcie, się pozbyć włosów, ponieważ są one nam jak najbardziej zbędne. Tutaj je ściągamy. I tak na chwilę obecną wygląda nasz podglądacz. Ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to wejść do zakładki Body, Colors i wybrać sobie taki kolor żółty, taki nawet lekko pod pomarańcz podchodzący, bym powiedział. Czy taki? Nie no, taki jest podglądacz chyba, tak mi się wydaje. Czy taki? Nie no. Weźmy sobie taki już mega taki oczaromny. No jak widzicie, zostaliśmy dość szybko podglądaczem, więc jak widzicie, jest to bardzo proste, wystarczy tylko kilka ruchów myszką i już praktycznie się nim staliśmy. Tak wygląda. Generalnie ja bym go jeszcze troszeczkę pomniejszył, nie wiem czym, ale wydaje mi się być troszeczkę za wysoki, więc ja jeszcze sobie tutaj wejdę w zakładkę Advanced i troszeczkę go, słuchajcie, może nie tyle, że poszerzymy, ale obniżymy. O, teraz będzie idealnie moim zdaniem. No patrzę i podglądać, słuchajcie. Weźmy sobie w ogóle, jak zobaczcie jaki fajny domek tutaj, taki charakterystyczny. Ogólnie ta moja spacja w tej klawiaturze jest mega, słuchajcie, skrzypiąca. Powinienem ją naoliwić. No zamknięta, ale zobaczcie troszeczkę taki, nie wiem... No architektura, bym powiedział, taka dość nowoczesna, taka niestandardowa. Takie dość charakterystyczne ściany i tak dalej. Weźmy sobie, słuchajcie, przejdźmy się gdzieś na przykład, powiedzmy, tutaj może niekoniecznie, jeżeli chodzi o dom, ale ja bym chętnie na przykład podjął jakąś pracę jako podglądacz, na przykład jako sprzątacz, bo czemu by nie, o. Zostaliśmy sprzątaczem, który zamiast w sumie być podglądaczem, no nie? To właśnie będzie sprzątał. Chciałem powiedzieć, zostaliśmy podglądaczem, który będzie sprzątał, ale to już kompletnie się, słuchajcie, zakręciłem w tym, co chciałem powiedzieć. No nieważne. Ważne jest to, że, słuchajcie, sobie sprzątamy. Jeżeli chodzi o pracę w Robloxian High School, wydaje mi się, że to jest najlepsze. Jest ona dość, prosta, tak, żeby nie powiedzieć najprostsza. A dodatkowo, no, to chyba nawet zarobek jest z niej najlepszy. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. No okej, weźmiemy sobie tak troszeczkę, pozarabiamy. Jest ogólnie godzina 5 nad ranem prawie, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten tutaj czas. Więc dość wcześnie, powiem szczerze. Okej. Wow, zarobiliśmy 10 dolarów, centów, końców, cokolwiek to jest. No nieźle. Właśnie, jeszcze sobie, słuchajcie, zmienimy tutaj nasz nickname na podglądacz 1. Nie wiem, czy da radę, ale zobaczymy. Napiszę hi. Nie, nie ma. Nie możemy takiego niestety ustawić, chyba że zrobimy coś takiego. Taki malutki trik. Zobaczcie. On zawsze działa. Uwaga, uwaga. Tadam. Ewentualnie coś takiego możemy zrobić i teraz powinno działać. O, widzicie, jest podglądacz. Jakieś pająki są, halo, jeden z nich się nazywa Despacito, to nieźle. A i drugi się nazywa Carlos Lublin, więc świetnie. Dobra, ja ogólnie, słuchajcie, tutaj nie byłem jeszcze w niektórych klasach z tego, co ja kojarzę. Tutaj byłem, jeżeli chodzi o klasę muzyczną. Zobaczcie, tutaj mogę sobie usiąść i podyrygować całą klasą, tak właściwie. Czy z tej, nie, sorry, z tej strony mogę dyrygować. Halo, z tej to się gra na tych. Na perkusji chyba to miała być perkusja, tak domyślnie. Tu mamy klawisze. Tu, z tej perspektywy dyrygujemy, zobaczcie. O, ja tutaj stanę jako podglądacz, no nie? Właściwie to dyrygent. Wezmę sobie parę jakąś animację, na przykład powiedzmy... No, salsa może nie, ale powiedzmy... prawie mi nie widać, słuchajcie, jestem za niski. Tak też nie dyrygujemy generalnie, tak też nie. O, tu już tak bardziej to przypomina. Salut to też nie. O, to niezłe dyrygowanie poprzez machanie, czy jakkolwiek to nazwiemy. No okej. Jeżeli chodzi o inne klasy, słuchajcie, tutaj ja byłem bodajże, jeżeli chodzi o te podziemie, tu nic nie ma takiego ciekawego. Może to są jakieś inne podziemia? Ej, zaraz zobaczymy. Nie, to jest ten garaż, czyli tutaj nic nie ma tak właściwie. No nieźle, w ogóle ten podglądacz jest spoko mega, naprawdę. Dość prosty taki skin, taka postać i naprawdę jest to dość przyjemne. Music to nie, chodźmy tutaj do kawiarenki. Tutaj nas chyba nie było, tak mi się wydaje, w kawiarence. Więc przejdźmy sobie tutaj. Wow, prawie jak w Macu, słuchajcie, start. No nieźle. Ja bym chciał zamówić, a tutaj nikogo nie ma, to tak trochę słabo. Może, albo to jest sama obsługa chyba, dobra. Weźmy sobie na przykład kawałek pizzy. Mogę kilka rzeczy. Hot doga, hamburgera. Aż mi się nie mieści nam na tej notatce, no nic. Usiądźmy sobie, zjedzmy po prostu, słuchajcie. Ej, halo, moja tacka mi zniknęła, co tutaj się wydarzyło? Jeszcze raz, słuchajcie, sama obsługa i bierzemy sobie. Ja sobie wezmę, powiedzmy, niech będzie tego hot doga. I weźmy sobie jeszcze jakiś napój, o, bo czemu by nie. O, proszę bardzo, jakiś zielony napój. Ja sobie to zjem tutaj, o. Albo i nie tutaj. Pójdę w jakieś ustronne miejsce, słuchajcie, no nie zniknęło mi, słuchajcie, to jest jakaś tajna strefa, gdzie nie można wyjść z jedzeniem, naprawdę. Tak zupełnie poważnie podejrzewam, że tutaj będzie praca dostępna, czy chyba nawet jest. I po prostu nie możemy wyjść dalej, no nie. A szkoda. Dobra, ja sobie tutaj usiądę. Workout. Nie, no nie idziemy na workout. Weźmy sobie tutaj, usiądźmy. O, w ten sposób. Zobaczymy, czy się ktoś do nas dosiądzie, słuchajcie. Może pan pająk. Pan pająk uciekł niestety, no to trudno. Mówi się trudno. Idziemy sobie dalej w takim razie i eksplorujemy naszą szkołę. Generalnie ten budynek jest bardzo duży, naprawdę marzy mi się zebranie takiej fajnej ekipki w Robloxian High School i robienie roleplaya. Przyznacie, że to byłoby fajne, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to byłoby fajne. Więc jeżeli też tak myślicie, to napiszcie w komentarzu i tyle. I tyle w temacie. Ej, ja tego nie widziałem tej w sumie zjeżdżalni. Zobaczymy, sprawdźmy to. Uwaga, uwaga. Podglądasz na basenie, odcinek pierwszy. To nieźle. No nic, no nie udało się za bardzo. Zrobić jakiegoś ekwilibrystycznego skoku, ale spróbujemy, słuchajcie, o z tych wyskoczni, tak właściwie, czy jakkolwiek się to zwie, nie wiem, nie znam się, ale z tego, zobaczcie, czy jak będę skakał, to czekajcie, o nie, wow, widzieliście, jakie tutaj dosłownie pływak najwyższych lotów, że tak powiem. Halo, chciałem wyjść z tego basenu. Nie da rady, czy co? Ej, halo. Chciałbym wyjść, proszę państwa. No nieźle, chyba nie mogę wyjść, bo chyba będę musiał się zresetować. Halo, chciałbym wyjść, chyba że muszę, może nie wiem, do brzegu dopłynąć i się to jakoś samo odblokuje, sam nie wiem. Zaraz się przekonamy. Ej, nie, no muszę się resnąć, niestety. Najgorzej. Dobra, tutaj w ogóle ktoś z deskorolką sobie lata. W ogóle, zobaczcie, fajną rzecz, tego nie pokazywałem wam tak dla laików. Możemy sobie tutaj wziąć lotnię. Być podglądaczem, wziąć lotnię i uwaga, uwaga. Słuchajcie, stąd to nie wyskoczę, ale... Chociaż może... Nie no, wyskoczę. Zobaczcie. I sobie tutaj polecieć. Wysoko, wysoko. W przystworza, tak właściwie. Nie, muzyka, halo, prawa autorskie. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale... ale była muzyka. Generalnie mam ściszone. Ja praktycznie na minimum. Więc jest duża szansa, że nie słyszeliście, ale było fade bodajże. Alana Walkera, więc... To tak dla ciekawskich. Okej, tutaj chyba nie byłem aż tak daleko. Jestem ciekawy, co tutaj się kryje. Tutaj świat mi się bardzo powoli renderuje, bardzo. Na razie z tego, co widzę, to tutaj są jakieś pustkowia. Nie wiem, weźmy tutaj jakoś dalej, podlećmy. Są jakieś domki. Są jakieś domki, ale to są chyba takie zwykłe domy, jak każdy inny. Standardowe. O, ta słynna latarnia, słuchajcie, to jest tutaj. Co to jest za magazyn w ogóle? Właśnie, poza lotnią możemy też sobie na przykład palić deskorolkę. Proszę bardzo. Są jakieś doki, czy co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Sprawdźmy to. Nie, tu nie ma nic. Nawet Vita tutaj nie ma. Ani Belli, więc słabo, strasznie. No okej. Ej, wejdźmy sobie do tego domku, może tam będzie otwarty, zaraz sprawdzimy to. O, ktoś nie zamyka domu, słuchajcie. To jest podstawowy błąd. Szkoda, że w tym trybie nie można włączyć ani telewizora, ani nic takiego. Moim zdaniem, jeżeli by szło, nie wiem, tak właśnie, jakby mieć jakąś interakcję z tymi przedmiotami, z większością tych przedmiotów, to myślę, że Robloxian High School byłby zdecydowanie lepszy od Bloxburga, ale no niestety... Z racji tego, że no, nie ma tego typu rzeczy, no to ciężko mi jest jakby porównywać te dwa tryby, te dwie gry, tak? Więc niestety. Ten dom jest chyba też taki sam. Wszystkie są takie same, słuchajcie. Usiądźmy sobie tutaj przed komputerem, zostawmy subskrypcję na kanale, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy. I idziemy sobie dalej. Ja w sumie, słuchajcie, może tepnąłbym się gdzieś... Wow, ej, nie byliśmy tutaj na track, tak mi się wydaje. Tutaj takim, powiedziałem, amerykańskim akcentem, pięknym tibijskim, tak właściwie bardziej niż amerykańskim, ale nieważne. Możemy tutaj biegać, ogólnie jakieś, nie wiem, wyścigi robić, to też byłoby fajne, na przykład, nie wiem, zebrać tutaj się w trzech, w czterech i zrobić sobie wyścig. Taką małą olimpiadę, albo paraolimpiadę, jak to woli, no nie? Ej, nie, no tutaj w sumie nic takiego nie ma. Po prostu mogliśmy się tepnąć na boisko. Gdzie jeszcze nas nie było? Tu możemy sobie wziąć robotę, tego nie chcemy w sumie. Workout, tu byliśmy. Byliśmy w piekarni, tak właściwie, przepraszam, nie w cukierni. Byliśmy, ale jako pracownik, nie byliśmy jako jako klient chyba. Okej, niechcący chyba jako... O nie, niechcący podjąłem pracę. Uciekamy stąd, słuchajcie, uciekamy. Biorę lotnię i stąd zlatuję. Dobra, słuchajcie. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak wygląda podglądacz, jeszcze raz. Mały rzut oka na niego. Wow, tutaj będzie ciężko z lotni. Ja tutaj uciekam przed robotą. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Polecam i zachęcam bardzo serdecznie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, do stawienia łapki w górę, tak jak wspominałem. Zostawienia subskrypcji, z góry dziękuję. Zapraszam was na inne odcinki. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie i cześć.